Dzień dobry, witam wszystkich. Ja się nazywam Ignacy Górecki i chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o moich doświadczeniach z programu, w którym miałem przyjemność brać udział tego lata. To jest Young Scientist Program w Blue Marble Space Institute of Science. Na początku powiem troszkę o Blue Marble jako organizacji, tak ogólnie, dosłownie kilka słów. Później przejdziemy do tego, jak wygląda ten program, na czym polega, jak przebiega. I na koniec dam Wam taki krótki wstęp do tego, czym się zajmowałem przez te miesiące z tego stażu. Jeszcze tak dla kontekstu, dla tych, którzy mnie nie znają, nie kojarzą. Ja jestem studentem medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. No i tutaj w ramach naszego towarzystwa właśnie jestem związany z medycyną kosmiczną. Blue Marble Space Institute of Science jest organizacją non-profit, wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i oni o sobie mówią, że są taką społecznością międzynarodową zaangażowaną w budowanie przyszłości i popularyzację nauki. Ich takimi głównymi celami jest badanie ogólnie pojętego zjawiska życia i edukacja przyszłych pokoleń naukowców i naukowczyń. Oni trochę funkcjonują podobnie jak my, to znaczy nie mają jakichś własnych laboratoriów i nie fundują grantów, ale właśnie stwarzają taką platformę do networkingu i do wymieniania się pomysłami. I dlatego wachlarz tematów, którymi się zajmują, jest bardzo szeroki. Oni wymieniają na swojej stronie kilka takich pytań, które uważają dla siebie za ważne. I to są takie pytania zarówno stricte astrobiologiczne, jak powstanie życia na Ziemi, czy życie mogło powstać na innych planetach, ale też takie bardziej aktualne problemy, jak globalne ocieplenie. Ale oprócz tego też takie bioetyczne bardziej tematy. Czy jak w ogóle wpływała i nadal wpływa rozwój naszej cywilizacji ludzi na planetę i ekosystemy. No i też na przykład, czy w ogóle nasza Ziemia jest wyjątkowa, czy to wszystko, że tu jesteśmy, to jest po prostu jakiś ślepy traf i przypadek. Jak też tutaj zaznaczałem wcześniej, oni bardzo duży nacisk kładą na edukację i popularyzację nauki. Mają takie dwa programy. Jeden to jest takie programy edukacyjne. Jeden to jest Young Scientist Program, o którym dzisiaj mówimy, a drugi to jest Visiting Scholars. To jest taki program, taki, że tak powiem, oczko wyżej. Dużo osób, które bierze udział w Young Scientist Program, później kontynuuje swoje badania podczas Visiting Scholars. To jest taki roczny program, raczej zaadresowany do osób, które są już po studiach i robią doktoraty albo chcą robić doktorat i często te wyniki też właśnie lądują w jakichś pracach doktorskich. No i już ten mój program, w którym ja brałem udział, Young Scientist Program, to jest oczywiście organizacja amerykańska, więc każdy, kto jest członkiem tego programu, jest automatycznie członkiem jednej wielkiej rodziny. I to oczywiście mówię trochę z przekąsem, ale rzeczywiście to jest niesamowite, jak szeroki zasięg ma ta organizacja i ten program. I naprawdę można spotkać ludzi z najdalszych zakątków świata. I z nimi podyskutować, co jest też czasami ciekawe. Ten program jest skierowany głównie do studentów i młodych naukowców i naukowczyń, co znaczy, że to są osoby na licencjacie albo tak jak ja na studiach jednolitych magisterskich. Ten staż trwa 3 miesiące, ale to jest raczej różna granica. Co prawda zaplanowane jest podsumowanie programu na 31 sierpnia, ale naprawdę nic ani nikt nie stoi na przeszkodzie, żeby się spotykać dalej ze swoimi mentorami, mentorkami i zespołem i kontynuować swoje badania. To jest po prostu czysto zależne od czasu i chęci zainteresowanych osób.
Na czas tego stażu otrzymuje się taki tytuł Research Associate. Oni to bardzo poważnie traktują w takim sensie, że to jest bardzo miłe dla takiej młodej osoby, która jest na polskich uczelniach traktowana często jak taki studenciak, a teraz rzeczywiście wszyscy się traktują tam z szacunkiem i z takim zainteresowaniem, co kto ma do powiedzenia i naprawdę można się zwrócić do każdego naukowca, do każdej naukowczyni z najgłupszymi pytaniami i liczyć na naprawdę wyczerpującą odpowiedź. To się też wiąże z jakąś tam odpowiedzialnością i rzeczywiście na samym początku poruszają temat reprezentacji i szczególnie, żeby uważać na to, co się robi w sieci, żeby godnie reprezentować tę organizację i uważać, co tam się propaguje. Głównym elementem jest praca nad projektem naukowym. Podczas aplikacji się wybiera, jaki program kogo interesuje. Oprócz tego trzeba też napisać taki krótki tekst o tym, dlaczego akurat ten projekt, i to jest taką sugestią, żeby jednak mieć jakąś tam wiedzę i doświadczenie w tym temacie. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby po pierwszym roku studiów mieć 8 publikacji i pracować w laboratorium na cały etat, ale po prostu, żeby coś zaproponować i trochę jakiegoś wysiłku w to włożyć. Oprócz pracy nad tym projektem jest też seria seminariów i chciałem Wam pokazać właśnie kalendarz tych wydarzeń, bo jest naprawdę imponujący. W ogóle się nie spodziewałem, że to będzie tak wyglądać. Te wydarzenia, takie webinary są dosłownie co 2-3 dni zorganizowane i tematy są bardzo różnorodne. Przez programowanie i podstawy bioinformatyki, kreowanie swoich social mediów naukowych, nauka, takie webinary, warsztaty przemawiania przed jakimiś większymi publicznościami o swoich wynikach naukowych, o pisaniu, o swoich wynikach. No naprawdę można się bardzo dużo dowiedzieć i to jest taki dodany bonus, o którym oni w ogóle nie wspominają, jak się aplikuje na ten program, i to jest świetne zaskoczenie, bardzo pozytywne. Oczywiście na koniec trzeba się rozliczyć z tego, co się robiło. Jest tam odpowiednie wymagania, które trzeba spełnić. No i się otrzymuje certyfikat, który później na przyszłość na pewno się przyda. Ten program jest zbudowany wokół takich trzech modułów: Scientific Research, Networking and Communication i Ethics and Society. Scientific Research to jest właśnie ten projekt, który się wybiera na początku. Lista projektów, w które można się zaangażować, jest naprawdę szeroka i długa i każdy może znaleźć coś dla siebie, bo to są tematy takie: chemia prebiotyczna, poszukiwanie życia, geologia, planetologia, też jakieś właśnie bioinformatyczne tematy. Zaznaczony jest temat, w którym ja brałem udział, czyli promieniowanie kosmiczne i jego efekty na zdrowie astronautów i astronautek podczas długotrwałych misji kosmicznych. Drugim modułem jest Networking and Communication i to jest znowu naprawdę wielkie zaskoczenie dla mnie, bo na początku nie byłem do tego przekonany, ale no, bardzo dużo się nauczyłem podczas tych aktywności. I żeby zaliczyć ten moduł, to jest taka lista rzeczy, które można zrobić. I to jest albo jakiś talk dla większej publiczności, pisanie artykułów takich naukowych i popularno-naukowych. Można też za pomocą, dostaje się dostęp do mediów społecznościowych, Biomedia Space Institute of Science, można wymyślić jakąś kampanię na temat, który jest bliski sercu danej osoby.
Też bardzo ciekawy jest taki, to jest nowość w tym roku, projekt mentorski, nazywa się YSPK Ask Program, gdzie ja niestety nie miałem możliwości uczestnictwa, bo była ograniczona ilość osób, ale polegał ten program na tym, że po prostu dostawało się grupkę dzieci, z którymi można było, z którymi trzeba było przeprowadzać lekcje o astrobiologii, no i jakoś tam ten astrobiologiczny świat wprowadzać. No i naprawdę słyszałem, że doświadczenia są niesamowite i że naprawdę fajne doświadczenia, takie rzucenie na głęboką wodę, no ale już od razu nauka przez działanie. Mi udało się napisać dwa artykuły. Jeden to jest jeden artykuł na stronę Blue Marble o historii selekcji astronautów i astronautek, jak się zmieniała na przestrzeni lat, a drugi na stronę SciWorldy. I to też wam chciałem pokazać tą stronę, bo bardzo ją polecam wszystkim. To jest strona i w ogóle taka organizacja, która uczy pisać naukowców, tak żeby to było przystępne dla innych naukowców, ale też dla ludzi, którzy nie są związani z nauką. I właśnie tutaj jest seria takich artykułów o artykułach naukowych, tylko napisanych w taki sposób, żeby przeciętny Kowalski, który nie ma nic wspólnego z nauką, mógł to zrozumieć. Myślę, że to jest bardzo wartościowe i polecam to wszystkim znajomym i rodzinie i wam polecam to samo. Moduł Ethics and Society. Wśród tych seminariów była też seria seminariów o etyce, etyce w nauce konkretnie. Był zapewniony też taki krótki kurs, gdzie było wprowadzenie do jakichś takich podstawowych koncepcji etycznych i aplikacji tych koncepcji w nauce i jakie problemy etyczne można napotkać w badaniach biologicznych i w ogóle naukowych. Podsumowaniem tego modułu jest dyskusja. W tym roku to tematem było wielorybnictwo, które ostatnio też często było podnoszone. No i dyskusja, gdzie każdy miał okazję wypowiedzieć się na jakieś swoje poglądy. I to też było ciekawe właśnie, jak się przekłada ta różnorodność osób, które biorą udział w tym programie. Że to są ludzie z całego świata, jednak zaplecze kulturowe i jakieś takie socjoekonomiczna sytuacja ma, no, urozmaica tą dyskusję i naprawdę fajnie można sobie porozmawiać i podywagować na takie etyczne tematy. Teraz już przechodząc do tego, czym ja się zajmowałem podczas tego stażu. Jak już wcześniej mówiłem, brałem udział w projekcie o wpływie promieniowania kosmicznego na zdrowie astronautów i astronautyk podczas dalekich misji. W trakcie stwierdziliśmy, że rozbijemy to na dwa takie główne nurty. Ja pracowałem bardziej biologicznych efektów promieniowania w zależności od rodzaju tkanki. Tam mieliśmy dane z symulacji komputerowych dotyczące dawki pochłoniętej przez dany organ i interpretujemy to w odniesieniu do specyfiki różnych narządów i systemów ludzkiego ciała. Drugim nurtem były środki ochrony przed promieniowaniem i to też głównie było szukanie materiałów i testowanie materiałów za pomocą symulacji komputerowych. Nasz zespół, to naszym mentorem jest dr Dimitra Atri, który jest astrofizykiem związanym z Center for Space Science. Też właśnie często udziela jakichś konsultacji w NASA. No i tutaj znowu widać, że przekrój narodowości jest szeroki. Meksyk,
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Nepal nawet. Miałem szczęście, że jestem w środku, bo niektórzy naprawdę musieli wstawać o 5 rano, a z kolei inna osoba musiała chyba do pierwszej nocy siedzieć i czekać na nasze spotkanie. I teraz już konkretnie o tych zagadnieniach naszego projektu. Promieniowanie kosmiczne jest promieniowaniem jonizującym, co oznacza, że z atomu zostaje wybity elektron i nadany jest takiemu atomowi ładunek, co sprawia, że jest on bardzo reaktywny i chętnie reaguje z materią, którą napotka. W kosmosie są dwa takie główne źródła promieniowania. To jest galaktyczne promieniowanie, które pochodzi najprawdopodobniej z wybuchów supernowych. Tam te cząsteczki zatrzymują ładunek są rozpędzone do prędkości niemal świetlnych. W składzie to są głównie protony, cząsteczki alfa i co prawda tylko 1% odpowiada za jądra cięższych pierwiastków, ale to właśnie one stwarzają największe zniszczenie biologiczne. I to promieniowanie, ono dochodzi do nas cały czas, z każdego kierunku i te cząsteczki mają właśnie ogromną energię rzędu 100 gigaelektronów-voltów. Z drugiej strony jest promieniowanie pochodzące z naszego Słońca. Ono ma mniejszą energię, powstaje podczas takich zaburzeń elektromagnetycznych na Słońcu. Składowo jest podobne do promieniowania galaktycznego, ale właśnie ma mniejszą energię. No i nie jest emitowany cały czas. To są takie epizodyczne wyrzuty plazmy i strumieni takich naładowanych cząstek. Podczas misji jakby teraźniejszych one się odbywają na niskiej orbicie ziemskiej i trzeba wziąć pod uwagę też pasy Van Allena, które są takimi obszarami, gdzie naładowane cząsteczki tych promieniowań, czy to ze Słońca, czy tego galaktycznego, są uwięzione. Są to głównie elektrony i protony i kiedy stacja międzynarodowa okrąża Ziemię co 90 minut, to co jakiś czas przelatuje przez takie obszary pasów Van Allena i wtedy ekspozycja na promieniowanie jest troszeczkę większa i to trzeba też brać pod uwagę. Jeszcze jednym takim aspektem, który trzeba brać pod uwagę, jest kosmiczna pogoda i cykl Słońca. Słońce ma takie swoje cykle aktywności, one trwają mniej więcej 11 lat. Teraz znajdujemy się, no przed chwilą było takie minimum aktywności Słońca, teraz wchodzimy znowu ze wzrost aktywności. Jest zależność między promieniowaniem słonecznym a promieniowaniem galaktycznym, to znaczy podczas maksimum słonecznej aktywności to promieniowanie galaktyczne, które do nas dociera, ma mniejsze natężenie. I odwrotnie, podczas słonecznego minimum więcej tego promieniowania galaktycznego do nas dociera. No i to, co prawda, te 11-letnie cykle są dosyć długie, natomiast możemy sobie wyobrazić, że mając taką wiedzę, w jakim miejscu cyklu jesteśmy, możemy odpowiednio zaplanować misję, przygotować się do niej i zaplanować odpowiednie środki ochrony dla astronautów i astronautek. No i teraz tak mówię o tym promieniowaniu, ale myślę, że ktoś mógłby mi zadać pytanie, że no dobrze, ale przecież astronauci i astronautki latają w kosmos cały czas, są na stacji kosmicznej pół roku, rok, wracają, trochę im kości i mięśni zanika, ale przecież nic im nie jest, to o co jest taka wielka afera. No i to dlatego, że tak jak mówiłem, te misje kosmiczne, które mamy teraz na niską orbitę ziemską, one się odbywają cały czas w takim protekcyjnym obszarze pola geomagnetycznego Ziemi i to jest bardzo dramatyczne przedstawienie artystyczne, ale rzeczywiście problemy z promieniowaniem zaczną się głównie, jak zaczniemy latać daleko i na długo, kiedy już to pole magnetyczne Ziemi nie będzie mogło nam stwarzać takiej tarczy ochronnej przed promieniowaniem.
I teraz zobaczmy sobie, jak się zmieniają te dawki. Dodam tutaj na początek, że taka przeciętna dawka dla osoby na ziemi przez rok to jest kilka, tak około 3 do 6 miliciwertów rocznie. No i teraz spójrzmy, że podczas 8-dniowej misji na wahadłowcu już osiągamy ten limit. Podczas misji Apollo, która trwa 9 dni, już jest dwa razy więcej tego promieniowania, tej dawki promieniowania, a podczas misji na Marsa potencjalnej, która miałaby trwać 3 lata, no to już jest grubo ponad 1000 milisiewertów, więc no, te dawki promieniowania rosną znacząco, szczególnie właśnie na te dalsze odległości. No i jest to zdecydowanie coś, czym trzeba będzie się zmierzyć. Ale jak to wpływa na komórki? Takim najczęściej wymienianym skutkiem promieniowania jest uszkodzenie DNA. To polega na takim bezpośrednim uszkodzeniu, kiedy taka naładowana cząsteczka przelatuje przez komórkę, napotka na swojej drodze, na swoim torze jądro komórkowe i taką nić DNA. Taka cząsteczka naładowana po drodze oddaje swoją energię, jonizuje cząsteczki naokoło, no i powstają przerwania nici DNA. W najgorszym wypadku podwójne przerwanie nici, kiedy ciągłość nici DNA jest kompletnie zaburzona i utracona. Oczywiście nasze komórki dysponują mechanizmami, które są w stanie naprawić takie uszkodzenia, natomiast one są w jakimś stopniu wadliwe. Jednym z takich głównych mechanizmów jest scalanie niehomologicznych końców DNA. Już sama nazwa insynuuje, że nie jest do końca idealne. Ten mechanizm polega w dużym skrócie na tym, że enzymy zaangażowane w tą machinerię rozpoznają, że w jądrze znajdują się dwa końce DNA, które są przerwane i scalają je ze sobą. No i możemy sobie wyobrazić, że na takim dniu codziennym komórki, kiedy dochodzi do jakiegoś uszkodzenia DNA jednego, powiedzmy, no to jest idealny system, bo znajduje takie przerwanie i scala dwa końce ze sobą i nie ma sprawy. Natomiast przy ekspozycji na promieniowanie, kiedy tych cząsteczek jest wiele i powstaje wiele takich przerwań, no to też łatwo sobie to wyobrazić, że dany koniec zostanie zlepiony z innym końcem. No i powstają w ten sposób mutacje, jakieś aberracje chromosomalne, które później mają swoje konsekwencje. Drugim takim mechanizmem naprawy DNA, przerwania nici DNA, jest naprawa rekombinacyjna. Ona jest dużo bardziej dokładna, natomiast problem z nią jest taki, że wymaga obecności matrycy w postaci siostrzanego chromosomu, a to jest możliwe tylko podczas podziału komórkowego. No także też nie może nas uratować w każdej sytuacji. No i takie uszkodzenia DNA i w jakimś stopniu wadliwe czy niewystarczające mechanizmy naprawy prowadzą do destabilizacji genomu, co może prowadzić do kumulacji mutacji, do aberracji chromosomalnych i albo też po prostu do śmierci komórki. Dochodzi też do pośrednich uszkodzeń. To jest związane głównie z reakcją radiolizy wody, kiedy taka cząsteczka naładowana zderza się z cząsteczką wody powodującą jej rozpad. Powstają wtedy wolne rodniki. To są też takie bardzo reaktywne molekuły, które w reakcji utleniania niszczą białka, tłuszcze, lipidy i też mogą prowadzić do uszkodzeń czy to w nici DNA, czy właśnie innych kompartmentach komórkowych. Coraz więcej się mówi teraz o uszkodzeniu przez wolne rodniki mitochondriów, które wskutek tego uszkodzenia zaczynają produkować coraz więcej wolnych rodników w coraz mniej efektywnej fosforylacji oksydacyjnej. No i takie nagromadzenie tych rodników i ogólnego utlenienia różnych składników komórkowych
prowadzi do takiego stanu zapalnego, no i stresu komórkowego. W zależności od tego, jak duża jest ekspozycja takiej komórki, jak duże są uszkodzenia, jak wydajne są procesy naprawcze, jest kilka takich losów, które może spotkać komórkę. Może dojść po prostu do zahamowania jej wzrostu, może dojść do śmierci poprzez apoptozę albo takie nekrotyczne zniszczenie. Może też komórka wejść w taki program szybszego starzenia. No a co gorsza w sumie, może to doprowadzić do nagromadzenia mutacji, aberracji chromosomalnych, no i potencjalnie do jakichś transformacji nowotworowych i powstawania nowotworów. No i te komórkowe zjawiska mają przełożenie na takie skutki dla całego organizmu. Tutaj się mówi o skutkach deterministycznych i stochastycznych, czyli losowych. Skutki deterministyczne to znamy trochę z filmów, ale ogólnie z takich wydarzeń jak awaria w Czarnobylu czy wybuchy bomb atomowych. Właśnie choroba popromienna, poparzenia popromienne czy bezpłodność. I w przypadku takich chorób, objawów, ciężkość przebiegu zależy od dawki, czyli im więcej dawki jest zaobserwowanej przez organizm, tym gorszy jest przebieg i rokowanie. Są też określone już konkretne dawki, po przekroczeniu których na przykład dochodzi do poparzenia, przy przekroczeniu większej dawki dochodzi do uszkodzenia nabłonka w jelitach. No i takie skutki pojawiają się krótko po ekspozycji, są z nią bezpośrednio związane. Skutki losowe natomiast to właśnie są takie, o których najczęściej się mówi. Są to nowotwory, wrodzone choroby genetyczne, które mogą się ujawnić u potomstwa osoby narażonej na ekspozycję, czy różne choroby degeneracyjne dotyczące układu nerwowego czy układu krążenia. Tutaj ryzyko rośnie wraz z dawką, czyli im więcej promieniowania otrzymamy w ciągu naszego całego życia, tym większe jest ryzyko wystąpienia danej choroby. Nie ma tutaj określonych dawek krytycznych, czyli nie można ustalić jakiegoś limitu związanego z tymi skutkami losowymi. No i mogą właśnie wystąpić bardzo długo po ekspozycji, mogą to być lata i to w dziesiątkach lat. Jak się możemy chronić? Dzisiaj to jest głównie planowanie misji i selekcja astronautów, to znaczy odpowiednia długość misji, tak żeby ta ekspozycja była jak najkrótsza. Selekcja astronautów i astronautek po prostu, żeby to byli zdrowi ludzie. Są różne algorytmy i sposoby oceny ryzyka. Jest taka magiczna liczba 3% ryzyka śmierci związanej z ekspozycją na promieniowanie. To jest podstawa do większości algorytmów, które są dzisiaj stosowane dla astronautów, która jest oparta głównie na danych pochodzących właśnie z Czarnobyla czy z wybuchów bomb jądrowych. No i to ma pewne swoje mankamenty, bo to jest trochę inny rodzaj promieniowania, trochę inny rodzaj ekspozycji niż ten w kosmosie. No i tu na pewno jest potrzeba, żeby to jakoś ulepszyć. No i są oczywiście osłony fizyczne. Budowa statków kosmicznych tak, żeby z takich materiałów i o takich grubościach ścian, żeby tego promieniowania przepuszczać po prostu jak najmniej. Tu też jest problem trochę promieniowania wtórnego, bo cząsteczki naładowane promieniowania mogą wchodzić w interakcję nie tylko z naszymi ciałami, ale też ze wszystkim, co napotkają po drodze. I to może wywołać taką reakcję kaskadową, gdzie po prostu neutrony są wytrącane z poszczególnych atomów takiej tarczy. No i później
te neutrony znowu też penetrują nasze komórki i też mogą prowadzić do jakiegoś uszkodzenia. W przyszłości chcemy szukać jakichś nowych, lepszych materiałów, lekkich tworzyw z dużą zawartością wodoru, bo to jest pierwiastek, który dobrze pochłania promieniowanie i właśnie też jest materiały bogate w wodór są lekkie i też ma tą właściwość, że właśnie te reakcje kaskadowe są z mniejszą częstotliwością. Pracujemy nad lepszymi algorytmami opisującymi ryzyko ekspozycji i też limity takich ekspozycji podczas całej kariery. No i też jest szukanie świętego graala w postaci jakiejś substancji, którą możemy przyjmować doustnie, która będzie chroniła astronautów i astronautki przed promieniowaniem. Tutaj niestety są sukcesy, są doniesienia o jakichś sukcesach takich substancji mających właściwości antyoksydacyjne, które niwelują działania wolnych chłodników. Natomiast to nie są takie sukcesy, które mogłyby wystarczyć w 100%, więc pewnie to będzie kombinacja jakichś nowych materiałów i odpowiednio zbalansowanych diet, leków czy suplementów w przyszłych misjach kosmicznych. I już na koniec chciałbym powiedzieć, co zawdzięczam programowi Young Scientist Program. Przede wszystkim dołączenie do ogromnego środowiska astrobiologicznego, bo rzeczywiście ma ono ogromny zasięg, jest pełne ludzi, którzy są chętni do pomocy, chętni do nauki i chętni do współpracy, też niezależnie od tego, skąd się jest i jaki się ma background naukowy. Rozwijanie naukowego myślenia i koncepcji na własne projekty. I przez to rozumiem takie, że rzeczywiście trzeba się tego nauczyć, że pomysły na eksperymenty nie przychodzą o tak. Nie ma czegoś takiego, że żarówka się zapala nad głową i każdy naukowiec wyskakuje krzycząc eureka. Natomiast to wymaga pracy i czasu i poświęcenia. Też, co mi uświadomił ten moduł Communication and Networking, świadomość, jak ważne jest mówienie o nauce i to właśnie nie tylko wśród nas naukowców, ale też wśród takich ludzi, którzy nie mają związku z nauką. Szczególnie dzisiaj, kiedy coraz więcej jest takich środowisk radykalnych, które bardzo są zainteresowane w naukę, ale zobaczają w którymś momencie na jakieś poboczne ścieżki i wychodzą jakieś dziwne ruchy antyszczepionkowe. Miałem też okazję nauki pisania tekstów naukowych i popularno-naukowych. SciWorldy, o czym nie powiedziałem wcześniej, organizuje też kurs, gdzie właśnie uczy o tym, jak pisać naukowo, jak pisać dla naukowców, jak pisać dla ludzi, którzy nie są związani z nauką. I to jest na pewno bardzo ciekawe. Później podczas pisania tego tekstu to jest też praca z redaktorami SciWorldy i to jest na pewno takie doświadczenie, które otwiera oczy na takie niuanse redaktorskie, na które normalnie się nie zwracam się uwagi. Kurs dotyczący koncepcji etycznych w nauce. Bardzo ciekawy. Też myślę, że to można śmiało do różnych sytuacji życiowych przetłumaczyć. Dzięki temu programowi mam też jakieś tam publikacje na różnych stronach internetowych i wiem, że zostawiam za sobą ślad, z którego mogę być w jakiś sposób dumny. Pracujemy nad manuskryptem, który chcemy wysłać do jakiegoś czasopisma renomowanego. No i też pracuję w konsekwencji nad takim własnym projektem we współpracy z doktorem Dimitrą Atri. I to będzie wszystko. Dziękuję bardzo.